Przenosimy się na łączkę na warszawskich powązkach wojskowych. Dzisiaj pierwszy dzień marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Szanowni Państwo, przede wszystkim rodziny bohaterów, żołnierzy niezłomnych, ale także organizatorzy tej wspaniałej, niezbędnej, koniecznej, stanowiącej punkt odniesienia dla całej Polski, dla całego narodu uroczystości z podziękowaniem za ten wysiłek, ale także odwagę. Składamy dzisiaj hołd żołnierzom niezłomnym, żołnierzom wyklętym, żołnierzom, których mordowano, torturowano, prześladowano i ukrywano ich bohaterstwo, ukrywano ich wiedzę, ukrywano prawdę o ich działaniu na rzecz niepodległości Polski. Nie było wśród nich ludzi, którzy mieliby wątpliwość, że żołnierz ma obowiązek walczyć o niepodległość, że żołnierz polski się nigdy nie podda, że żołnierz polski jest gotowy poświęcić swoje życie dla Polski, dla niepodległości. Taka była ich formuła, taka była ich formacja, za nią dzisiaj dziękujemy, ją dzisiaj podziwiamy. Ale też pytamy, czy ten ich wielki dorobek, który sprawił, że w polskim narodzie ukształtowała się trwała świadomość walki o niepodległość, że kolejne pokolenia po żołnierzach niezłomnych, robotnicy, rolnicy, studenci, każde pokolenie, aż do powstania Solidarności, największej formacji niepodległościowej świata, która odzyskała niepodległość, aż do tej formacji cały naród był gotów walczyć o niepodległość. Cały naród był gotów się poświęcać. Tak, cały naród, choć nie wszyscy ryzykowali. Tak, cały naród, choć nie wszyscy znajdowali się w więzieniach. Tak, cały naród, choć nie wszyscy byli prześladowani. Ale warto przypomnieć, jak wyglądała struktura ówczesnej okupacji sowieckiej. 99% Polaków była prześladowana i spychana na margines. 99% Polaków była uważana za niewolników. Taka była prawda o Układzie Sowieckim. Więc dzisiaj mamy obowiązek zadać podstawowe pytanie. Czy ta ich pamięć, ten ich dorobek, ta ich chwała, to ich poświęcenie sprawi, że będziemy bronili niepodległości Polski? Czy to, co się dzisiaj dzieje, czy to, co sprawia, że jest postawiona kwestia, czy Polska będzie, czy nie będzie niepodległa, to, co tak znakomicie sformułował 19 lutego ksiądz arcybiskup Gądecki, mówiąc w swoim apelu skierowanym do wszystkich Polaków, że zagrożenie militarne ze strony Rosji jest straszne, ale zagrożenie związane z tworzeniem państwa, które ma zdominować Polskę, państwa Unii Europejskiej, które ma sprawić, że niepodległość Polski zostanie zlikwidowana, jest takim samym zakwestionowaniem niepodległości. I musimy się do tego ustosunkować, pamiętając o bohaterstwie, pamiętając o determinacji, ale także pamiętając o cierpieniu, jakie oni ponieśli. My tego cierpienia nie przeżywamy. My tego dramatu nie przeżywamy. Nas takie zagrożenie, jakie
było wobec żołnierzy niezłomnych taka straszliwa, takie straszliwe działania. Nas tego to nie dotyczy. Nas dotyczy determinacja. Nas dotyczy świadomość narodowa. Nas dotyczy zrozumienie, że nie ma ważniejszej wartości jak niepodległość państwa. Że to jest źródłem możliwości realizowania wszystkich innych kwestii, rozwiązywania wszystkich innych problemów. Że bez niepodległości będziemy niewolnikami. Że bez niepodległości zrezygnujemy z polskości. Nie ma zgody na takie działanie. Nie ma zgody na rezygnację z niepodległości. Pamięć i chwała bohaterów, żołnierzy niezłomnych jest dla nas kierunkiem działania i determinacji, by nigdy nie zrezygnować z niepodległości. Cześć i chwała bohaterom, którzy są dla nas źródłem działania. Dziękuję. Powstania antykomunistycznego, tego najdłużej trwającego w dziejach, bo prawie 20 lat, powstania, w którego szeregach znalazło się blisko 200 tysięcy wolnych Polaków, miłujących niepodległość ponad wszystko. Wyklinano ich w latach 40. i 50., wyklinano przez cały okres PRL-u, i wyklinano w III Rzeczypospolitej. I wreszcie z inicjatywy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego Polska się o nich upomniała i ustanowiony został ten dzień, dzień, w którym przeżywamy rocznicę mordu na Łukaszu Cieplińskim, komendancie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. I wydawać by się mogło, że do krwioobiegu narodowej pamięci oni już na zawsze wrócą i nikomu nie przyjdzie do głowy wymazywać tradycji żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych z przestrzeni publicznej. Tymczasem znów ma to miejsce. W ostatnich tygodniach, ostatnich miesiącach środowiska postkomunistyczne robią wszystko, żeby naród zapomniał, żeby zohydzić tych, którzy byli rycerzami niepodległej Polski. Ale żołnierzy niezłomnych nikomu z serc i umysłów Polaków nie da się wyrwać. Oni są częścią naszej polskości, naszego kodu kulturowego. Nikomu, choćby najbardziej próbował, nie uda się zohydzić tego wszystkiego, co było udziałem ich pokolenia, ich czynu zbrojnego, ich walki. W istocie spór, który odżywa, nie jest sporem o wyklętych, nie jest sporem o metody ich walki. Jest sporem o to, czym była Polska po II wojnie światowej. Czy była państwem wolnym, o ograniczonej suwerenności? Czy krajem zniewolonym, zniewolonym i pozbawionym suwerenności? I to jest podstawowe pytanie w tym sporze. Czym była Polska po 1945 roku? I kiedy odpowiemy sobie na to pytanie, to wówczas będziemy wiedzieli, do jakiej tradycji chcemy nawiązywać. My jako Polacy, my jako mieszkańcy współczesnej Rzeczypospolitej. Jeżeli uznamy, że Polska po 45 roku była krajem wolnym, to wówczas bohaterami Polski
staną się tacy ludzie jak Bierut, Moczar, Stefan Michnik czy Helena Wolińska. Jeżeli odpowiemy sobie przecząco na to pytanie, a wolni Polacy inaczej nie potrafią na to pytanie odpowiedzieć, jak tylko w ten sposób: Polska była krajem zniewolonym na rozkaz Kremla, to wówczas bohaterami Rzeczypospolitej na wieczne czasy pozostaną Łupaszka, Zapora, Inka, Ogień, Zagończyk, Orlik i tysiące innych. My obecni tu znamy odpowiedź na to pytanie, ale są tacy, którzy, wydaje się, albo tego pytania nie rozumieją, albo w imię doraźnych politycznych interesów starają się na nie odpowiadać pokrętnie, albo po prostu kłamią, opowiadając się za tradycją komunistyczną i postkomunistyczną. Ale jeszcze raz powtórzę, nam z serc i umysłów nikt żołnierzy niezłomnych nie wydrze. I walcząc o pamięć o nich, można i trzeba ponosić nawet wysoką cenę. Chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym. Trwają uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a teraz krótki flash informacyjny.